Dzień dobry, witam Państwa w naszym kolejnym wideo poradniku z cyklu Rodziny w Revit. Jeśli mają Państwo pomysł na rodzinę, którą chcielibyście mieć zamodelowaną, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli się podoba, zostawcie łapkę w górę, a żeby być na bieżąco, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A teraz przed nami belka w kształcie litery T. Coś prostego, wykorzystamy szablon rodziny metrycznej, rama konstrukcyjna, belki i stężenia. Ustawimy dosłownie kilka parametrów i będziemy działać tak, abyśmy mieli w naszym projekcie belkę w kształcie litery T. Standardowo plik, nowy, rodzina i wybieramy, jeśli nie możemy się odnaleźć, zawsze możemy kliknąć, wybrać pierwszą literę R, ramy konstrukcyjne, belki i stężenia, otwórz. Ja zamknę to, co miałem już wcześniej stworzone. Nie chcę na razie zapisywać tych zmian. Tu zostawiam sobie widok projektu 3D, do którego później to wczytam. Więc mamy naszą belkę. Tak to wygląda jako szablon. Więc mamy belkę. Jeśli otworzymy elewację z lewej strony, jest to belka prostokątna, jak widzimy. Ustawmy jeszcze poziom szczegółowości na wysoki. Spójne kolory. Ja nie będę ustawiał tak jak w wycięciu tutaj. W wyciąganiu mamy płaszczyzny robocze. Ustawię je na zewnątrz. Więc najpierw płaszczyzna robocza, płaszczyzna odniesienia do naszej półki litery T. Później krawędzie zewnętrzne dla naszej litery T. Przydadzą się również krawędzie wewnętrzne. Jeszcze dolna krawędź nam się przyda. Więc szybko dorabiamy i wymiarujemy. Czyli chcielibyśmy najpierw złapać wyrównanie tego wymiaru. Dodatkowo będzie to jako szerokość naszej półki. Teraz co nam będzie potrzebne? Na pewno wysokość naszej półki. Będzie nam również potrzebna szerokość, tylko równa naszej dolnej krawędzi, więc mamy górę, mamy dół, mamy wysokość półki, jeszcze wysokość całej belki, więc na pewno będzie nam potrzebny parametr do wysokości całej belki, no i chcielibyśmy na pewno, żeby to było sobie równe. Ok, więc mamy wszystko, co nam potrzebne jest w przekroju, usuńmy to wyciąganie, utwórz, wyciąganie, wybierzmy płaszczyznę. Więc na pewno środek lewa, prawa jest w porządku. Skąd to wiem? Stąd, że na poziomie odniesienia sprawdziłem nazwę tej płaszczyzny, już ją znam, więc wybrałem. Będę na niej tworzył. No i teraz wyciąganie. Wskaż linię, zablokuj, pamiętamy o tej opcji, wtedy nie będziemy musieli osobno kutkować. I wybierzmy wszystkie krawędzie, które będą nam potrzebne do stworzenia naszego wyciągania dla belki. Od razu przetnijmy to, co wewnątrz za pomocą skrótu SL Sebastian Lucyna z klawiatury i teraz trimem równamy sobie nasze poszczególne narożniki, docinamy. Już jest ten kształt litery T. Wszystko się nam zgadza. Więc zatwierdzimy, nie będziemy ustawiać materiału. Ta rodzina ma to, że później jest to powiązane z materiałem konstrukcyjnym użytym w projekcie, więc sobie to zostawimy. I teraz co? Mamy nasze parametry, więc warto by je było teraz odpowiednio nazwać. Więc wybierzmy, że to jest nasza szerokość. Szerokość góra. Góra. Ok, teraz będzie wysokość półki, wysokość półki, ok, kolejny parametr to będzie wysokość dla całej belki, wysokość belki, ok, i jeszcze potrzebujemy parametru odpowiedzialnego za spód. Więc szerokość dół
Okej. Okay. No i teraz moglibyśmy się zastanowić nad zablokowaniem którejś proporcji, ale chcielibyśmy mieć dowolność, więc przetestujmy. Pamiętajmy, że wymiarujemy w tym momencie w milimetrach, dajmy 150. Więc tutaj, przez to, że mamy zachowany ten punkt, względem którego ma się to zmieniać, to powinno wszystko działać. Zobaczmy, jak tu mamy 600. Jest w porządku, jeszcze góra. Na przykład też 600. OK. O, tutaj nam się szerokość dół dodałem do wysokości. No. Więc musimy to zmienić. Tu będzie wysokość. Wysokość belki. OK. Ten parametr szerokość dół zastosujemy w to miejsce. Jak widzicie, jeśli bym to zwymiarował na równo, no to linia jest zbyt krótka, więc program nie pozwoli mi stworzyć takich rzeczy, więc na sam początek zmienię szerokość góry na 800, tak żeby program na mnie nie krzyczał, jak będę ten parametr ustawiał. No i teraz go sobie zmienię spokojnie na jakieś 300, więc jak widzimy, mamy to stworzone. Wczytajmy to do projektu, który mieliśmy wcześniej otwarty. Narysuję naszą belkę. Jak widzicie, w tym momencie mam tylko jakieś małe wyciągnięcie. Dlaczego? Dlatego, że na razie ustawiłem jej przekrój, a powinienem jeszcze pamiętać, żeby w poziomie odniesienia przypiąć to do odpowiednich płaszczyzn. Raz. O, za daleko. I dwa. I teraz wczytajmy do projektu, nadpiszmy istniejącą wersję jej wartości i już widzimy, że w tym momencie jest to poprawne. Jeśli zmienimy długość tej belki na, nie wiem, dowolną inną wielkość, powinna się ona nam skracać. Zobaczmy, 5000. Jest OK. Jeszcze się możemy upewnić, będąc na przykład w widoku z góry, czy faktycznie taka długość tej belki. Tylko jak ją narysowałem pod skosem, to może być ciężko to złapać. Więc ją utwórz podobne. 3600 Ti. Jestem jeszcze w widoku 3D, więc musiałbym może przejść do jakiegoś rzutu. Jeszcze żeby to było tutaj wszystko widać. Więc zakładamy, że jest wszystko w porządku. Jest OK, więc jak widzimy, musimy pamiętać, że pomimo, że narysujemy kształt, to jeszcze przypinamy do odpowiednich tutaj w tym miejscu rzeczy. Więc prosta dosyć sprawa. W ten sam sposób możemy stworzyć belkę w kształcie litery L. Możemy sobie stworzyć jakieś belki prefabrykowane, nadać im odpowiednie typo szeregi poprzez edycję typu i dodawanie nowych. W związku z czym jest to dość prosta, intuicyjna sprawa, więc jeszcze raz zachęcam do zostawienia w komentarzu jakiegoś przykładu, który chcielibyście zobaczyć, jak zamodelować jako rodzinę. Będziemy sobie raz, myślę, modelować jakieś meble, raz jakieś elementy konstrukcyjne, zmieniać te nasze stopnie trudności i powinno być wszystko cały czas nowe, coś nowego, jakaś opcja. Więc zapraszam do zostawienia komentarza, co moglibyśmy dla Was zrobić. Jeśli się podobało, to kciuka w górę. I pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym wideo poradniku.